prestiżowa nagroda dla KPWK. Z urzędu do gimnazjum, wyjątkowa sesja Rady Miejskiej. Poznaj swoich dzielnicowych, do kogo zwrócić się po pomoc. Jest piątek, 27 listopada, jutro słońce wschodzi o godzinie 7.41, a zachodzi o 15.54. Dzień trwać więc będzie 8 godzin i 13 minut i będzie krótszy od najdłuższego już o 8 godzin i 35 minut. Imieniny obchodzą Walerian i Wirgiliusz, w sobotę Lesław i Zdzisław, w niedzielę zaś Błażej i Saturnin. W ubiegłym roku wyróżnienie, teraz główna nagroda w prestiżowym plebiscycie Ekolaury. Największe przedsięwzięcie inwestycyjne w gminie, czyli uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Krosno-Odrzańskiej, etap pierwszy, nie tak dawno zostało podsumowane, a już jest o nim głośno w całym kraju. Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne oraz gmina Krosno-Odrzańskie zostały nagrodzone za swe działania. Najważniejsze jest to, że przez ostatnie lata udało nam się uporządkować gospodarkę wodno-ściekową w gminie Krosno-Odrzańskie. Bieżąca woda dotarła do mieszkańców gminy, którzy do tej pory jeszcze korzystali z własnych ujęć wody, nie badając często tej wody, niestety, jeśli chodzi o jej jakość. A jeśli chodzi o kanalizację, prawobrzeżna część gminy jest całkowicie skanalizowana. Wszyscy mieszkańcy mają możliwość podłączenia się do kanalizacji zbiorczej. I to jest chyba dla nas najistotniejsze. W sumie w ramach POIŚ-u i w ramach LRPO zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat aż 22 tytuły inwestycyjne, 22 przedsięwzięcia. To nie zdarza się codziennie i nie zdarza się nawet od święta w skali kraju. Tu możemy być z tego dumni. Naprawdę krośnianie już to odczuwają i w postaci korzyści płynących z inwestycji, jak i korzyści płynących z dobrze funkcjonującej spółki, jaką jest KPWK. Ekolaury to prestiżowe nagrody przyznawane od 2002 roku przez Polską Izbę Ekologii. W ten sposób promowane są najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które uzyskały szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie. Nagrody są przyznawane w 7 kategoriach. Jedną z nich jest gospodarka wodno-ściekowa i to właśnie w niej w poniedziałek w Katowicach burmistrz Marek Cebula oraz Aleksander Kozłowski, prezes KPWK, odebrali Ekolaur 2015. Tę statuetkę i ten laur dedykujemy dla Krośnian. Bo to właśnie o Krośnian chodzi. Realizacja projektu pozwoliła bowiem nie tylko uniknąć kar ze strony Unii, ale także zagwarantowała dostęp do usług wodno-kanalizacyjnych na miarę XXI wieku. Jeszcze jak startował projekt, jak powoływałem na stanowisko prezesa pana Aleksandra Kozłowskiego, to pokładałem duże nadzieje w tym, że uda nam się zrealizować to zadanie, ponieważ tak naprawdę my nadrabiamy zaległości ubiegłego wieku. Dzisiaj nie powinno być gmin w Polsce, które nie mają kanalizacji zbiorczej, czy nie dostarczają wody swoim mieszkańcom. Technologie zastosowane na przykład w naszej oczyszczalni ścieków są jednymi z najnowocześniejszych w Polsce. I to chyba jest warte podkreślenia, że to, co o czym wielokrotnie mówiłem, w gminie Krosno-Odrzańskiej nie mamy żadnych kompleksów, sięgamy po najwyższe laury. To także znalazło uznanie w ocenie kapituły konkursu, ale nie tylko. Inwestycja jest największą w dotychczasowej historii gminy, również ze względu na pozyskane środki zewnętrzne. Ten rzecz wysiłek organizacyjny, inwestycyjny i przeprowadzenie tego w niespotykanej w skali kraju formule dofinansowania aż 84,57%, czyli niemalże 85% dofinansowaniu, czyli dotowaniu tego przedsięwzięcia dla Krośnian, znalazł swoje również uznanie w kategoriach jednostek działających w ochronie środowiska. A początkowo projekt miał objąć jedynie budowę kanalizacji sanitarnej. Dzięki środkom zewnętrznym projekt został rozszerzony o kolejne zadania inwestycyjne. Ekolaur 2015, choć to nagroda najważniejsza, to nie jedyna przyznana podczas uroczystej gali. Pan prezes Kozłowski otrzymał wyróżnienie od ministra środowiska, został nagrodzony
odznaką za działalność w zakresie ochrony środowiska. Tylko 9 osób. Tylko 9 osób w tym roku zostało tą ministerialną nagrodą wyróżnione, a to pokazuje, że decyzja, którą podjęliśmy w 2011 roku, była właściwa i kierunek, który przyjęliśmy. Co więcej, prezes Kozłowski jest także jedyną osobą w Polsce, która dwukrotnie odbierała Ekolaur. Pierwszy raz w 2003 roku. Ekolaur 2015 to kolejne prestiżowe wyróżnienie przyznane w tym roku za działania prowadzone lub współprowadzone przez krośnieński samorząd. Wcześniej było to m.in. piąte miejsce w rankingu najlepszych samorządów przygotowanym przez Rzeczpospolitą, pierwsze miejsce w województwie i 48 w Polsce w rankingu wydawnictwa Wspólnota uwzględniającym wydatki na infrastrukturę techniczną, a także zaszczytny tytuł Cudu Funduszy Europejskich w kategorii Turystyka Aktywna dla projektu Odra dla turystów. Niby nic niezwykłego. 13. sesja Rady Miejskiej, mimo zachowania wszelkich reguł i porządku, do zwykłych jednak nie należała. A wszystko ze względu na fakt, że krośnieńscy samorządowcy postanowili zamienić salę tysiąclecia na gimnazjalny hol. Tak naprawdę to sami młodzi ludzie, licealiści, zgłosili się do nas, że chcieliby spróbować zrealizować sesję Rady Miejskiej w gimnazjum, aby uczestniczyła w tym młodzież. Była to m.in. część projektu samorządowego realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Przede wszystkim według mnie to jest najlepszy sposób na pokazanie młodzieży, jak wygląda praca samorządu, na czym polega w ogóle samorządność. Najlepszy sposób, żeby zapoznać młodzież z pracą radnych. No i w końcu to ta młodzież, która teraz jest w gimnazjum, w krótkim czasie ma radnych zastąpić. Stąd też tak, to jest najlepszy sposób na to. Gospodarze sesji, czyli krośnieńskie gimnazjum, podkreślają, że to wyjątkowe spotkanie pozwala jeszcze lepiej poznać mechanizmy działania samorządu, a to pożyteczna, choć niełatwa lekcja. Lepszej lekcji wychowania obywatelskiego nie ma. To, że uczniowie będą mogli na żywo zobaczyć obrady Rady Miejskiej, być i uczestniczyć w tej Radzie, chyba jest najlepszą lekcją, jaką można sobie wymarzyć, jeżeli chodzi o sprawy wychowania obywatelskiego. Dla nas jest to ogromny zaszczyt, że w murach naszej szkoły taka sesja się odbędzie, a uczniowie naszej szkoły będą mogli w niej uczestniczyć. Tym bardziej, że jednym z punktów było podsumowanie dotychczasowych inwestycji oświatowych. Choć opatrzone nie zawsze zrozumiałą nomenklaturą, to jednak dotyczące rzeczy najbliższych zarówno uczniom, jak i pedagogom. Spróbujemy zrobić to w ten sposób, aby młody człowiek z tej sesji, na którą przyjdzie w gimnazjum, dowiedział się, jakie plany były realizowane dla młodzieży w poprzednich latach i jakie zamierzamy realizować w najbliższym roku, w zasadzie w tej kadencji. Tak? Wydaje mi się, że to może być dla niego atrakcyjne, bo każdy chciałby chyba wiedzieć, czy powstanie nowe boisko, czy będzie jakiś nowy kort, a może, że tak powiem, zostanie gdzieś wyremontowana hala sportowa. Jak już mówiliśmy, lekcja do łatwych nie należała, choć sami uczniowie podkreślają, że była bardzo przydatna. To jest dobry pomysł, żeby tutaj organizować właśnie takie spotkania, ponieważ uczniowie mogą lepiej, mają większe możliwości, aby zobaczyć właśnie taką sesję Rady Miejskiej. No i mają łatwy dostęp, bo nie zawsze wiemy, gdzie to się odbywa i kiedy. A tutaj mamy idealny właśnie dostęp do tego. Mam niektórych znajomych, którzy nawet są w Radzie Młodzieżowej Miasta. Znam też dużo osób, które po prostu mówią o polityce, co by chciały zmienić, co by chciały poprawić. To będzie pierwszy raz, kiedy będę oglądała obrady sesji i jestem bardzo zadowolona z tego powodu, gdyż nigdy wcześniej nie miałam okazji i w końcu mogę zobaczyć, jak to jest naprawdę. Nie tylko zobaczyć, ale także nauczyć się nowych rzeczy. Forum? Też za bardzo nie pamiętam. Nic nie szkodzi, sesję przygotowano m.in. po to, aby uczniowie właśnie na takie pytania mogli poznać odpowiedź. Stwierdzam, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, a więc jest kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Procedura dotycząca obrad nie jest rzeczą łatwą, na początku nawet dla samych radnych. Nie ma co ukrywać, że dla młodego człowieka sesje Rady Miejskiej, gdzie mówi się o dużych sprawach, czasami niewyobrażalnych dla niego albo w ogóle go nie interesujących. Kto wie, być może ta lekcja samorządności w pigułce zainteresuje krośnieńską młodzież na tyle, że już za parę lat zapragnie prowadzić obrady w roli radnych. Będzie w porządku, będę pamiętał, będzie dobrze, będziemy kręcić, nie będzie dobrze. Rozumiemy się? Tak, pani się radzi.
To wyobrażenie o dzielnicowym w kultowym serialu Stanisława Barei dziś nie jest w najmniejszym stopniu aktualne. Krośnieńscy dzielnicowi podkreślają, że do ich zadań należy wyłącznie pomoc mieszkańcom. Jak sami mówią, są niejako funkcjonariuszami pierwszego kontaktu. Na prośbę naszych widzów przypominamy sylwetki dzielnicowych z terenu miasta. Dzień dobry, młodszy aspirant Dariusz Wlazło, rejon pierwszy, Krosnodrzańskie, dolna część miasta. Aspirant sztabowy Sylwester Nowicki, dzielnicowy rejonu drugiego, Górne Miasto, Krosno. Przyjrzyjmy się zatem pracy naszych dzielnicowych. Co należy do ich obowiązków? Praktycznie codziennie ja nawiązuję kontakt z mieszkańcami, dlatego że oprócz samego miasta Krosna mamy jeszcze tutaj 5 gmin, które podlegają pod nasz rewir. No i mówi się na nas, że jesteśmy policjantami pierwszego kontaktu, tak jak to lekarze pierwszego kontaktu. Praktycznie z każdym problemem, który jest nierozwiązalny, który ludzie nie radzą sobie w sytuacji takiej, że nie są w stanie sami określić, co to jest za problem, zwracają się do dzielnicowego. Dzielnicowy wtedy kieruje ewentualnie do Wydziału Kryminalnego, do Wydziału Prewencji, do złożenia zawiadomienia, poucza też, udziela rad przede wszystkim, gdzie udać się z danym problemem. A tych nie brakuje. To są głównie problemy rodzinne i z tym związane tarapaty mieszkańców, można tak powiedzieć. W każdym bądź razie my zawsze odpowiemy i doradzimy mieszkańcom Krosna. Są to zgłoszenia przede wszystkim takich drobnych wykroczeń, zakłóceń porządku na terenie mojego rejonu. Niestety nie możemy sobie pozwolić na taki komfort, że dzielnicowy odwiedzi każdego w swoim domu, z każdym usiądzie, z każdym porozmawia o jego problemach. Tych problemów jest codziennie tak wiele, że praktycznie każdy dzielnicowy jest zaangażowany codziennie w nowe sprawy. Także nie ma takiej możliwości, żeby on chodził po mieszkaniach i do ludzi, do których praktycznie, którzy nie mają problemów, tak, w ten sposób, żeby po prostu ich tylko odwiedzić. Nie możemy sobie na taki komfort pozwolić. Tym bardziej, że w ostatnim czasie przybywa osób, które rzeczywiście potrzebują pomocy, na przykład gdy stają się ofiarami oszustw. Kreatywność przestępców jest niestety coraz większa. Największym naszym problemem obecnie już nie są zdarzenia typu kryminalnego, bo tak naprawdę w Krośnie ginie bardzo mało samochodów, ginie bardzo mało mienia, mamy coraz rzadsze włamania, natomiast wszyscy mamy zaczynamy mieć wielki problem z przestępstwami tzw. białych kołnierzyków. Nasiliło się oszustwa. Nasiliły się różnego rodzaju podchody pod osoby starsze, typu na wnuczka, typu na inkasenta. To niewątpliwie trudna i odpowiedzialna służba. Codzienny stres jest dzielnicowym nieobcy. Trzeba mieć dystans do siebie i do tej pracy, bo to jest ciężka służba. W policji stres jest nieunikniony, ale najczęściej jest to odstresowanie poprzez sport i różne takie zajęcia poza pracą. A pełną listę wszystkich dzielnicowych krośnieńskiej policji wraz z numerami kontaktowymi i wykazem rejonów można znaleźć na stronie internetowej komendy. Dach w porządku, ale schodzimy niżej i ten obrazek mówi sam za siebie. Stan budynku przy ulicy Poznańskiej 830 zdaniem mieszkańców woła o pomstę do nieba. Nie za bardzo ciekawie wygląda. Właśnie z jednej strony chyba może być nawet zagrożeniem dla niektórych mieszkańców odpadający tynk, z drugiej strony przede wszystkim psuje wygląd tutaj centrum miasta. No na pewno. Można by było coś z tym zrobić. Warto byłoby wyremontować. Oczywiście. Psuje to na pewno, bo to jest paskudne, te schody, to takie, wszystko to się wali. No. To wymaga gruntownego remontu. No nie bardzo, do remontu chyba. A nawet na pewno. Potrzebne zmiany mogą wkrótce stać się faktem, bowiem gmina odkupiła budynek od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Akt notarialny został już podpisany w zeszłym tygodniu. 30 listopada przejmujemy ten budynek i w tym momencie trwają prace koncepcyjne nad ewentualnym zagospodarowaniem tego budynku. Jaka będzie jego przyszłość? Jest jeszcze za wcześnie, aby o tym mówić, podkreśla zastępca burmistrza. Niemniej wiadomo, że wstępne pomysły są już rozważane. Jest kilka koncepcji. Na tą chwilę nie chciałbym wnikać w szczegóły. Architekci pracują nad modernizacją budynku lub nad przebudową budynku.
Wiadomo jednak, że stan budynku zarówno pod względem estetyki, jak i bezpieczeństwa ulegnie poprawie. Działania wpisują się w prace modernizacyjne prowadzone w Centrum Krosna Odrzańskiego. Od kilku lat zmieniamy Centrum Krosna Odrzańskiego. Centrum, które przebiega wzdłuż ulicy Poznańskiej, w górnej części miasta. Aktualnie przebiega praca nad drugim etapem targowiska. Została zbudowana droga łącznik parkowa Srebrna Góra. I kolejny krok to zrobienie porządku z budynkiem, który stoi przy ulicy Poznańskiej, a tyłem stoi do ulicy Srebrna Góra i do nowego targowiska. Kwestia przejęcia budynku nie jest nowa. Dyskusje na jej temat były prowadzone od dawna. W końcu jednak przyniosły oczekiwany finał. Często obiekt stawał się tematem dyskusji na różnego rodzaju spotkaniach. Wcześniej podejmowaliśmy próby rozmów z Wojskową Agencją Mieszkaniową na temat modernizacji tego budynku, wspólnej modernizacji. Niestety nie udało się nic w tej materii zrobić, stąd gdy pojawiła się informacja, że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ma zamiar sprzedać ten budynek, złożyliśmy taką propozycję, trwały negocjacje i oczywiście udało się obniżyć cenę i rozłożyć zakup budynku na raty. Budynek będzie spłacany w 9 ratach. Pierwsza z nich w wysokości 200 tysięcy złotych została już wpłacona dzięki wygospodarowaniu funduszy z tegorocznego budżetu. Kolejne raty wyniosą po 100 tysięcy złotych. Choć projekt gospodarczy został już oficjalnie podsumowany, wciąż jest o nim głośno, a kolejne samorządy chcą się uczyć od gminy, w jaki sposób poprzez współpracę prowadzić promocję swoich walorów inwestycyjnych zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Na początku listopada wizytę w Krośnie Odrzańskim złożył burmistrz Rawicza. Cel to poznanie szczegółów projektu i możliwości prowadzenia podobnych działań w Wielkopolsce. W dzisiejszym świecie informacje są najcenniejsze i tak naprawdę wiele samorządów w obliczu nowych konkursów na promocję terenów inwestycyjnych chce korzystać z naszych doświadczeń. Teraz krośnieńscy samorządowcy podzielą się swoją wiedzą i nabytym doświadczeniem w Gorzowie Wielkopolskim w ramach spotkania grupy roboczej zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Tam przygotowują się już fachowcy do napisania takiego projektu i poproszono nas o to, by podzielić się doświadczeniami, wnioskami. Co najbardziej interesuje inne samorządy w projekcie gospodarczym? Głównie chodzi o nasze doświadczenia, o to, czy wybrane kierunki misji gospodarczych były efektywne, skuteczne. Podpytują o katalog działań, o to, jakie materiały wykonaliśmy, na co tak jakby położyliśmy nacisk, jeśli chodzi o kampanię medialną. My się cieszymy, tak? Cieszymy się, że ta droga przetarta przez krośnieński samorząd wspólnie z Gubinem, Kargową i Skwierzyną może teraz służyć czy robić za wzór dla innych samorządów, dlatego chętnie się tą wiedzą dzielimy. No i nie ukrywam, że ta rola lidera nam bardzo pasuje i mam nadzieję, że to takie jedno z wielu przedsięwzięć, w których będziemy liderować. Projekt gospodarczy pozwolił nie tylko nabyć szereg kontaktów, także dla lokalnych przedsiębiorców, ale również umożliwił zaistnienie w świadomości potencjalnych inwestorów, także tych zagranicznych. Wcześniej tak poważny krok byłby nierealny. Umożliwiła go współpraca między samorządami. Wiedzieliśmy od samego początku, że żeby być, trzeba bywać. Ten projekt pozwolił nam nie tylko na zaistnienie na targach inwestycyjnych, ale też na szeroką kampanię medialną, od której teraz odcinamy kupony. Myślę, że naszym mieszkańcom również będzie miło, gdy usłyszą, że takie duże miasta jak Rawicz właśnie, czy jak Gorzów Wielkopolski czerpią z nas przykład. My staramy się, tak jak powiedziałam, służyć tym doświadczeniem. No i wszystko po to, by rozwijać i nasz samorząd, i region. Spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się już 4 grudnia. To kolejny pomysł na jeszcze bardziej efektywną współpracę z mieszkańcami na rzecz gminy. Zauważyłeś przechylone drzewo, którego przewrócenie zagraża bezpieczeństwu? Widziałeś zapadnięty chodnik? A może ktoś wygiął znak drogowy i mimo upływu czasu wciąż jest on niewidoczny? Jeśli widzisz, że coś w gminie wymaga szybkiej interwencji, jesteś świadkiem awarii czy uszkodzenia, możesz to zgłosić. A to dzięki inicjatywie Zgłoś Usterkę, która z powodzeniem działa od września ubiegłego roku.
Działa całkiem nieźle. W przeciągu roku mamy już około 60 zgłoszeń, które były realizowane, które są w jakiś sposób naprawiane. Także to jest dosyć pozytywna rzecz, tak? Widzimy gdzieś, że coś nie działa, zgłaszamy i mamy, że tak powiem, na bieżąco wgląd, co się z daną sprawą dzieje. Większość mieszkańców poza zrealizowaniem jakiejś tam usterki chce mieć po prostu informacje, chce mieć wpływ na to, co dzieje się w tym mieście. Korzystając z usterki, mamy na to wpływ. Możemy śledzić po kolei, co się z daną usterką dzieje. Usterki można zgłaszać pod adresem mailowym, dołączając zdjęcie lub poprzez specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej Urzędu Miasta. W tym roku, jak dotąd, mieszkańcy zgłosili dokładnie 56 usterek. W ubiegłym, od września, gdy inicjatywa ujrzała światło dzienne, 16. Były to przeważnie informacje o uszkodzonych znakach drogowych, chodnikach czy oświetleniu ulicznym. Jak podkreśla Radosław Sujak, inicjatywa znacznie ułatwia przekaz informacji, a tym samym umożliwia zdecydowanie szybszą reakcję w celu naprawienia uszkodzeń. Wiele osób, które zgłasza nam sprawy, przestało to robić, gdyż po prostu korzystają z usterki. Oczywiście my namawiamy cały czas do tego, żeby zgłaszać nam różnego typu problemy i informować nas o tym, natomiast sami oczywiście również korzystamy z tej usterki, bo to naprawdę dobry projekt. Projekt, który będzie w przyszłości rozwijany. Nie mam jeszcze dedykowanego serwisu, gdzie można byłoby się zalogować, sprawdzić, jakie by daliśmy poprzednie usterki swoje i tak dalej. Natomiast mam zapewnienie Wydziału Organizacyjnego, że w przyszłym roku postaramy się zrobić takie zapytanie ofertowe i sprawdzić, jaki to będzie koszt. Jeżeli będzie przekraczone nasze możliwości budżetowe, to odroczymy na jeszcze jeden rok, ale jestem przekonany, że prędzej czy później ten pomysł zostanie zrealizowany. I jeszcze jeden atut – przejrzystość działań. Część rzeczy można zrobić od razu, a część wymaga większych wkładów budżetowych, większych wkładów finansowych. Mieszkańcy na szczęście to rozumieją. Tylko że też nie zawsze im chodzi o to, żeby już coś natychmiast zrobić, tak? Oni chcą mieć na to wpływ, chcą wiedzieć, co stało się z ich sprawą i na jakim jest etapie. Nie chcą tak zwanej spychologii, która często jest w urzędach, że przerzuca się odpowiedzialność na jednego urzędnika czy na drugiego. Nie, oni chcą konkretnie wiedzieć, kto się tym zajmuje, w jakim jest to punkcie. Wszelkie informacje wraz z wykazem zgłaszanych usterek oraz terminem ich naprawy można znaleźć na stronie Urzędu Miasta w specjalnej zakładce. Należy pamiętać, że pod uwagę nie są brane zgłoszenia anonimowe, dlatego też osoby przesyłające informacje są proszone o podanie danych kontaktowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu. Dane te nie będą w żaden sposób ujawniane. Mimo młodego, a nawet bardzo młodego wieku, już teraz wiedzą na temat bezpieczeństwa mogliby się podzielić z niejednym dorosłym. Udowodnił to etap powiatowy 9. edycji turnieju Bezpieczna Zerówka. W turnieju wzięło udział 6 trzyosobowych drużyn, najlepszych w eliminacjach. Stawka była wysoka. Zwycięzcy dzisiejszego turnieju pojadą nas reprezentować do Gorzowa Wielkopolskiego w finale wojewódzkim. W szranki stanęły drużyny z oddziału przedszkolnego ze Szczawna, szkoły podstawowej nr 2 w Gubinie, Gronowa, Kosierza, szkoły podstawowej nr 1 w Gubinie oraz przedszkola nr 1 w Krośnie-Odrzańskim. Część teoretyczna wszystkim drużynom poszła bezbłędnie. Pytania o bezpieczeństwo na drodze, w domu czy na podwórku nie sprawiły im żadnych problemów. Marysia wraca sama ze szkoły. Idąc chodnikiem, zostaje zaczepiona przez obcego mężczyznę, który zaczyna wypytywać się jej o imię, rodzinę, adres, daje jej lizaka. Jak powinna się zachować w tej sytuacji Marysia? Na proszę. Nie brać niczego, ani nie rozmawiać z nim. Powinny się zachować w kontakcie z agresywnym psem. Proszę. Zrobić człowieka, zobaczyć, uciekuję jak najdalej kanapkę. Super. I co jeszcze? Jak masz plecak, możesz nim się zasłonić lub się schować u sąsiada. Bardzo ładnie, no super. Następnie część praktyczna i tutaj zaczęły się małe schody, ale z drugiej strony, czy każdy dorosły wiedziałby, jak poradzić sobie na przykład z uszkodzonym gniazdkiem elektrycznym? Turniej był bardzo wyrównany, a o ostatecznym rezultacie i wyłonieniu zwycięskiej drużyny musiała zadecydować dogrywka. W tegorocznym turnieju najlepsze były dzieci ze Szczawna i to one będą reprezentowały powiat krośnieński podczas finału wojewódzkiego, który odbędzie się 10 grudnia w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Wszystkie drużyny otrzymały upominki, a zwycięzców dodatkowo nagrodzono zestawem zabawek dla przedszkola. Turniej powiatowy został zorganizowany m.in. przy współudziale Nadleśnictwa Krosno oraz Straży Miejskiej.
Ogromne emocje, a wśród nich przede wszystkim wzruszenie. Tak w skrócie można podsumować kolejne doroczne spotkanie koleżeńskie zorganizowane przez Koło nr 9 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego imienia Kieliszczaków dla byłych żołnierzy i weteranów krośnieńskiego garnizonu. Podczas spotkania uczczono rocznicę ich urodzin oraz jubileusze pożycia małżeńskiego. To jest naszą, że tak powiem, statutową, ale i koleżeńską powinnością. Pamiętać przede wszystkim o tych, którzy przez wiele lat pracowali dla garnizonu, dla środowiska, których już nie ma. I o nich od kilkunastu lat pamiętamy w przeddzień święta Wszystkich Świętych, zapalając znicze. Ale przekonaliśmy się również, że są osoby bądź co bądź już samotne, a niekoniecznie i samotne, ale mają też swój doniosły jubileusz. 85 lat. 80, 70 i tak podobnie. Tegoroczne spotkanie było szczególne, bowiem w wydarzeniu, doceniając jego znaczenie, wzięli udział także przedstawiciele innych kół. Rozszerzyliśmy tą naszą inicjatywę, poprosiliśmy kolegów zrzeszonych w kole numer 6 przy Nadorzeńskim Oddziale Straży Granicznej. Wspaniale, w tym roku było 4, w przyszłym roku może będzie więcej, zaakceptowali naszą ideę i wspólnie mogliśmy razem się spotkać. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Koła nr 16 Stowarzyszenia Saperów Polskich i Koła nr 13 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Spotkanie wyjątkowe, zatem to nie koniec wyjątkowych gości. Cieszę się bardzo i życzę tu wszystkim siedzącym, a szczególnie jubilatom, i w stanie małżeńskim, i wiekowym, życzę długich, długich lat życia. I rozkazuję przeżyć najstarszego żołnierza, którego miałem okazję kiedyś być u niego w 1994 roku. Podczas spotkania uhonorowano łącznie 27 jubilatów. Do tego uczestnicy warsztatów terapii zajęciowych zdążyli nas już przyzwyczaić. Teatr czy kabaret im nie obcy, a każda okazja jest dobra, by pokazać swoje umiejętności, a przede wszystkim dobrze się bawić. Tak było również podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, który przypada 21 listopada. Dnia niezwykle ważnego zarówno dla samych pracowników, jak i ich podopiecznych. Jest to takie uhonorowanie naszej pracy, taki dzień, w którym wszyscy pamiętają, jak wygląda praca pracownika socjalnego i nie tylko pracownika socjalnego, praca terapeuty zajęciowego, ludzi, którzy pracują z drugim człowiekiem i dla drugiego człowieka. A to sprawia, że bardzo często mówi się nie tyle o pracy, co wręcz o misji. Misji odpowiedzialnej, ale dającej satysfakcję, zwłaszcza gdy niesiona pomoc przynosi efekty, nawet te najdrobniejsze. Żeby być pracownikiem socjalnym, trzeba to naprawdę kochać. Trzeba mieć i empatię do ludzi, trzeba być blisko z ludźmi. W naszym ośrodku jest to duży ośrodek, jest to praca ciężka, ale zarazem jest praca taka dająca dużą satysfakcję. Bez wspomnianej już empatii pomoc nie przynosiłaby owoców. Dlatego też bardzo często pracownicy socjalni, zgodnie z prawdą, nazywani są lekarzami dusz. Pracownik socjalny pracuje sobą dla kogoś, ale pracuje sobą. Nie tylko w oparciu o ustawy, ale proszę pana, polega to na tym, że każda rozmowa z zainteresowanym pozostaje nam tak jakby w środku, jakby w duszy, tak jak tu pan burmistrz mówił, że między lekarzem a księdzem. Takie podejście jest nagradzane w najlepszy z możliwych sposobów. Największym podziękowaniem dla nas jest uśmiech naszych uczestników. W Polsce Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest od 1990 roku. Okres świąteczny tuż, tuż, ale najpierw spotkanie z Mikołajem. Z tej okazji ponownie nie zabraknie atrakcji zarówno dla nieco młodszych, jak i starszych mieszkańców. Mikołaj przychodzi przede wszystkim dla grzecznych dzieci, przychodzi też czasami do grzecznych dorosłych. Grzeczne dzieci razem z rodzicami zapraszamy od godziny 15 do mniej więcej 17, 7 w poniedziałek, czyli jeden dzień po Mikołaju. Nasz Mikołaj zaprasza do wspólnych zabaw pod choinką na placu przy Banku Zachodnim WBK. Myślę, że każde dziecko znajdzie coś sympatycznego dla siebie, a potem w zakończeniu tej imprezy chcemy razem z panem burmistrzem rozświetlić miejską choinkę. A teraz propozycja także dla dorosłych. Mikołaj z kabaretem, czemu nie? Propozycja, by
Pan zabrał panią, pani zabrała pana, wszyscy razem zabrali znajomych na kabaret K2, który w wyjątkowym miejscu, bo chcemy spróbować zrobić kabaret w holu Galerii Korex. Tutaj dziękuję bardzo serdecznie właścicielom tej galerii za użyczenie miejsca. Ten kabaret w sobotę 5 o godzinie 20:30. Bilety w przedsprzedaży kosztują 20 zł, w dniu występu 25. Można również nabyć bilety grupowe dla minimum 10 osób w cenie 15 zł. Są one dostępne tylko w siedzibie centrum. Okres świąteczny zwiastuje jeszcze jedno wydarzenie, które cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Jarmark Bożonarodzeniowy tuż, tuż, a dokładnie 12 grudnia. Oprócz nietuzinkowych osób, które mam nadzieję przywędrują do nas wraz chociażby z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej czy Powiatowego Ośrodka Integracja, ale też szkół, które szykują się zawsze na ten nasz jarmark czy przedszkoli, występy dla starszych i młodszych, ale też dla tych, którzy lubią świeżą rybę, świeża ryba, bo na jarmarku bożonarodzeniowym, przypomnę, 12 grudnia będzie można kupić również świeżą rybę. Do udziału, oprócz rzecz jasna mieszkańców, zaproszeni są wszyscy chętni wystawcy z terenu gminy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Centrum Artystyczno-Kulturalnego Zamek. Doborowe grono wyśmienitych sportowców, 6 kategorii oraz nagroda specjalna, arcytrudne obrady kapituły, aż wreszcie blask reflektorów i oscarowe and the winner is. I wszystko stanie się jasne. Już tylko dni dzielą nas od rozstrzygnięcia trzeciej edycji plebiscytu krośnieńskich nagród sportowych Probusy 2015. Serdecznie zapraszam 4 grudnia o godzinie 18 w Centrum Artystyczno-Kulturalnym Zamek, w sali zamku, na rozdanie krośnieńskich nagród sportowych od 3 lat znanych pod nazwą Probus. My również zapraszamy, choć ciekawość już teraz bierze górę. Ponownie próbowaliśmy uchylić rąbka tajemnicy, jednak dyrektor Tomasz Struk, podobnie jak cała kapituła, pozostaje nieugięty. Dyplomatyczna odpowiedź to jedyne, co udało nam się wskórać. Jeżeli chodzi o obrady, to zawsze są dosyć dyskusyjne. Wiadomo, że niektórzy sportowcy mają mnóstwo tych sukcesów. Dokonano tego wyboru, także 4 grudnia poznamy rozstrzygnięcia. Czy są jakieś zaskoczenia? Myślę, że tak. Myślę, że są pewne zaskoczenia, ale o tym się przekonamy już 4 grudnia. Nagroda specjalna, czyli Super Probus, zostanie wręczona w tym roku po raz pierwszy. Od tegorocznej edycji kapituła, burmistrz doszli do wniosku, że należy uhonorować, czy też podziękować działaczom, sportowcom za długoletnią pracę. I tak będzie w tym roku, po raz pierwszy zostanie przyznany Super Probus. Jest to podsumowanie całych dokonań działalności na rzecz sportu. A po głównym wydaniu serwisu z cyklu Przeżyjmy to jeszcze raz, ubiegłoroczna gala Mistrzów Sportu. Przed nami chłodny, a niekiedy wręcz mroźny weekend. Możliwe są także opady deszczu ze śniegiem. W ciągu dnia temperatura wskaże maksymalnie 5 stopni. Wiać będzie z południowego zachodu w porywach do 45 km na godzinę. Biometr niekorzystny.